Cześć wszystkim, tu Julka, witam Was na moim kanale i zapraszam na nowy film. Dzisiaj przygotowałam dla Was moją wieczorną pielęgnację. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba i zapraszam do oglądania. Mój wieczorny rytuał zaczynam oczywiście od dokładnego demakijażu, a do tego od jakiegoś czasu używam już wody micelarnej z Yves Rocher, która świetnie się spisuje. Następnie przechodzimy do peelingu ust, który staram się wykonać przynajmniej raz w tygodniu. Mój peeling pochodzi od Hello Body i muszę Wam powiedzieć, że pachnie przepięknie. To jest taki jego ogromny plus. Jak lubicie kosmetyki, które przepięknie pachną, to na pewno przypadnie Wam do gustu. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale głównymi składnikami produktów Hello Body jest kokos i awokado. Kosmetyki te są również w 100% naturalne oraz nietestowane na zwierzętach. A usta po nim są niesamowicie gładkie, a więc mogę Wam go serdecznie polecić. Następnie przechodzimy do chyba mojej ulubionej części wieczornej pielęgnacji, czyli prysznic. Jest to takie moje 15 minut. I mój prysznic zaczynam od mycia włosów. Ostatnio używam szamponu z Garniera, z którego muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona. Następnie nakładam sobie maskę na włosy, którą spłukuję pod koniec prysznicu. Żel do ciała i w sumie przez przypadek ostatnio kupiłam ten żel z Dove. Muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę niesamowity. Jak wychodzimy spod prysznica, to mamy wrażenie, jakbyśmy już miały balsam na sobie. I później standardowo, niezmiennie mój żel do twarzy z Neutrogeny. Pod prysznicem używam również żelu do higieny intymnej, ale stwierdziłam, że ominiemy to w filmie. Wychodzę z prysznica, przebrałam się w piżamę i staram sobie troszkę obsuszyć włosy ręcznikiem. Używam takiego ręcznika dla dzieci, jest to ręcznik Alexa, który jest taki po prostu mięciutki i nie trzemi tych włosów. Następnie myjemy zęby, to jest taka podstawa, wszyscy wieczorem myjemy zęby. W ostatnim czasie moja skóra jest troszkę problematyczna, więc tego wieczoru zdecydowałam się, że użyję Effaclar Duo Plus na części twarzy, które po prostu tego potrzebują. I już moim ostatnim etapem jest olejek. Ja nakładam troszkę olejku na zwilżone włosy i poczekam, aż sobie one troszkę przesną i dopiero wtedy zaczynam je rozczesywać. Nigdy nie staram się nie czesać bardzo mokrych włosów, dlatego że mam wrażenie, że wtedy wszystkie mi po prostu wypadają, a więc czeszę je dopiero jak one troszkę sobie same obecną. Staram się już również wieczorem ich nie suszyć, tylko właśnie umyć je dużo wcześniej, żeby nie kłaść się z mokrymi. I to tyle, jeśli chodzi o moją wieczorną pielęgnację. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli tak. I widzimy się w następnym. Pa, kochani!